Czy komunikacja miejska będzie również przystosowana do tego,
żeby z tego parkingu można bez problemu było jechać w kierunku miasta czy do miasta, ponieważ mam informację po Komisji Ostatniej Infrastruktury, że z Płaszowa do Podgórza tramwajem 11 jedzie się 25 minut, a na rowerze 15. W związku z tym moje pytanie, powtarzam jeszcze raz, czy komunikacja miejska, tam gdzie parkingi powstają w tym przypadku, czy będzie tramwajowej ulica Czerwone Maki, czy będzie to rozwiązanie również ze strony NPK? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny burmistrz, proszę, to pan jak się rozpisał. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jestem przekonany, że ta propozycja dzisiejsza już faktycznego zlokalizowania pierwszego w Krakowie parkingu Park Henda jest kierunkiem bardzo dobrym. Od wielu lat powtarzamy, że jednym i właściwie jedynym rozwiązaniem korków nadmiernego parkowania w centrum miasta jest właśnie takie rozwiązanie, choć jakie parkingi powstawały na obrzeżach i aby dojeżdżający mieszkańcy Krakowa, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy dojeżdżają do pracy, do szkoły, na uczelnie, aby parkowali samochodami na obrzeżach i przesiadali się do komunikacji zbiorowej. Oczywiście to rozwiązanie jest pierwszym, które proponuje miasto Kraków. Być może głos pana radnego Marcina Szymańskiego jest słuszny, być może tak się stanie, jak mówi, ale jeżeli są badania przeprowadzone i z tych badań wynika, że do Krakowa codziennie, powtarzam, codziennie wjeżdża około 160 tysięcy samochodów, z tego prawie ponad 100 tysięcy samochodów osobowych, to bardzo duża część tych samochodów codziennie zostaje w mieście i aby ograniczyć ten ruch samochodów, które przyjeżdżają i zostają na ulicach, to musimy tego typu rozwiązania wykonać. Żadne parkingi naziemne, podziemne w wielu częściach Krakowa nie spowodują tego, żeby taki ruch ograniczyć. W związku z tym te parkingi parkuj i jedź muszą być, tak powiem, na każdych trasach drogowych i to muszą być w ilości takiej, która będzie pozwalała na to, że ta znaczna część samochodów pozostanie tam i że po prostu będą kierowcy przesiadali się do komunikacji miejskiej. Tak? Jeżeli to się stało, to potrzebne są dwa podstawowe elementy. Jeden to jest kwestia czasu pojazdu, komunikacją zbiorową, a druga to jest kwestia ceny. I tutaj miasto myślę, że dobrze proponuje, aby wszyscy ci, którzy wykupują bilet okresowy, mogli w ramach tego bezpłatnie parkować, to jest rzecz komunikacją zbiorową, bo inaczej kierowcy się nie przysiądą. W związku z tym takie rozwiązania są dobrymi rozwiązaniami i to są rozwiązania, które są stosowane także w innych miastach i w innych państwach. W związku z tym to powinniśmy poprzeć. Druga kwestia jest czasu. Oczywiście do tego musimy dostosować układ komunikacji zbiorowej. Niedługo ma powstać także szybka kolej aglomeracyjna. Kraków przygotowuje się do tego, żeby były dodatkowe dworce. Komunikacja zbiorowa z tym połączona. I myślę, że naprawdę w ten sposób będziemy w stanie ograniczyć ilość samochodów, które wjeżdżają do Krakowa i tutaj pozostają. Oczywiście pytanie do pana doktora, kiedy i gdzie będą planowane następne parkingi parkuj i jedź i w jakiej ilości, na ile miejsc, na ile jest, jeśli chodzi o samochody, prosiłbym o odpowiedź. Ale prosimy też radnych o poparcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. W tej sprawie jeszcze mam... Ja się zgłosię. Pan Rako, proszę bardzo, pan Rako. Pierwszy to ten ja. Szanowni Państwo radni, oczywiście idea jest słuszna na pewno, natomiast z tego, co ja miałem okazję zaobserwować, jak również pamiętam, że mieliśmy wyjazd taki studyjny w poprzedniej kadencji do Wiednia, gdzie pokazywały nam takie rozwiązania, ale Państwa, z tego, co ja wiem, to jest tak, jest oczywiście parking, nieważne, czy on jest na ziemi, czy w górę, ale na przykład w Wiedniu jest to początkowa stacja metra. Po prostu ktoś przyjeżdża z danego rejonu samochodem, zostawia w tym parku na parkingu wielopoziomowym,
schodzi elegancko w garniturze, wsiada do metra i jedzie w klimatyzowanym metrze. I wtedy może sobie dojechać do centrum, zresztą do metro dojeżdża do samego centrum, więc tutaj wysiada, jest tak komfortowo. Ja sobie Państwo by wyobrażacie, że ktoś przyjeżdża w garniturze, prawda, w temperaturze 40-stopniowym, dostaje samochód i wsiada do niepoczątkowej stacji tramwaju czy autobusu, tylko po prostu wsiada do zatłoczonego autobusu czy tramwaju. To przecież nikt nie będzie chciał korzystać, moim zdaniem, z takiej komfortowej jazdy i przesiadki. Nawet gdybyśmy to celowo ustalili. Zaprawdę to, jakby chcemy przejąć to, co jest na zachodzie, ale to musimy bardzo szczegółowo to dopracować, bo może być taki wynik, jak kolega powiedział, że po prostu nikt nie będzie zostawiał samochodu, albo będą zostawiali samochody ci, którzy po prostu, no jakby, no może nie chcą jechać do centrum, ale każdy przyzwoity Krakus chce jechać jak gdyby miejsca pracy, czy po prostu swojego biznesu, który prowadzi. Dziękuję. Proszę listę. Na pewno jak się zmusiłem. Proszę Państwa, tak, proszę Pan Zdrowia też parku jeść, chociaż skrót mi się nie podoba. Jest rzeczą niezbędną, sprawdzoną w Europie. No to jest sprawa oczywista i tutaj nie ma co uważać, że faktycznie. Trzeba to robić. To, że pewne rzeczy mogą być w sposób nienaturalny wykorzystane, też trzeba dać pod uwagę. Zresztą na pewno ta sprawa powinna być monitorowana i powiedzmy po jakimś okresie rocznym zweryfikowana, chodzi o to, żeby uniemożliwić różnego rodzaju niewłaściwe wykorzystanie. Ale proszę Państwa, może nie rozpoczynamy, kontynuujemy sprawę, ale to jest pierwszy taki poważny projekt, mówię o tym, co będzie na końcówce pętli na Roczaju, który no, może dość istotnie zmienić strumień samochodów jadących z tamtego rejonu. I myślę, że generalnie jako linia działania miasta jest to zasadne. Przypomnę na poprzedniej sesji przyjęliśmy politykę parkingową, która zakłada budowę kilku tam parkingów, w tym sieć parkingów Park and Drive i zakłada też ogromne pieniądze, które muszą być na to wyłożone. Z tego co pamiętam, do 2020 roku na samą politykę parkingową ponad miliard złotych, miliard stopy. Wiemy, że tych pieniędzy nie zrobimy, jeżeli to będzie robione, że tak powiem, nie uwzględniając rachunku finansowego. Stąd rozumiem, że to, co o tym za chwilę będziemy mówili, czyli kwestia biletów, gdzieś ten rachunek finansowy uwzględnia, choćby po to, żeby gromadzić środki na ewentualne, nie tylko amortyzację, ale budowę następnych tego typu rzeczy. Czyli podsumowując, tak, po drugie, monitorować i za rok sprawdzić, jak to funkcjonuje. Po trzecie, tak powiem, robić następne rzeczy, bo tak naprawdę jedna jest kółka zasadnicza. To tyle z mojej strony. I za do głosu Pan Szymański, nie, Pan Szymański był, przepraszam, ale on się wcześniej zgłosił. Także jakby był szybszy. Odpowiedź do Pana Radnego Wojtowicza, jestem gorącym zwolennikiem systemu parkingu. Dlatego głosowałem za, żeby choćby kontynuacji głosu nie wstrzymywać tego procesu. Natomiast zwracam uwagę, z Panią Studienią zwrócić uwagę, że w regulaminie są dziury, które dzisiaj może warto by i czekając to, aż będziemy mieli lepiej do stosunku tym procesom, które są chyba bardzo potrzebne do przewidzenia dalej. Dziękuję za chwilę, poproszę Pana Rafała. To proszę Państwa, ktoś już wdraża system, ktoś zgubił stolówce krakowską kartę miejską na okazji. Nie wiem, w jaki sposób to zweryfikujemy, ale załóżmy, że zweryfikujemy. Bardzo proszę Pan Radny Rafał. Do świnki pięknie zwierzę. Ja tylko właśnie zapomniałem, ale ja mam propozycję do autorów projektu uchwały, żebyśmy sobie nie łamali po prostu języka jakimiś skrótami. Można to nazwać parking, nie wiem, zewnętrzny parking. No po prostu proponuję, żeby jednak przyjął jakieś nazewnictwo polskie, a nie po prostu, no, Polakom będą to jakby mieszkańcy lub Zorzesza, Polacy generalnie korzystać z tych parkingów. W związku z tym ja proponuję jednak, żebyśmy przyjęli jakąś polską nazwę, tak jak powiedziałem, no nie wiem, parking zewnętrzny, parking obrzeżny, no można to ustalić, prawda, ale nie żebyśmy tu sobie łamali język na, no chyba nazwą nieczytelną, a nie polską. Znaczy biorąc pod uwagę ewentualne gości zagranicznych, to na pewno obrzeżny lub zewnętrzny bardziej będzie pamięć. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Stwierdzam, że żadną była. A czy w tej sprawie Pan Dyrektor chce się odnieść? Nie widzę.
wszystkim, którzy się odnieść w sprawie tej kwestii, którą zgubiłem w słuchce. To świka się. Ale wiem, co powiedział uwagę. Natomiast kilka kwestii, jeżeli chodzi o rady pana radnego Szymańskiego. Właśnie między innymi z tego powodu, żeby ograniczyć korzystanie z parkingu na czerwonych masach poprzez osoby na uczelni czy kierowcach, wprowadzono ograniczenie polegające na tym, że korzystać mogą na podstawie krakowskiej karty miejskiej tylko i wyłącznie osoby posiadające bilet sieciowy, zarówno normalny, jak i kurwowy. A czy oni skorzystają w dalszej swojej podróży z komunikacji miejskiej, to zawsze do tego, żeby mieć nie możemy. Nie ma możliwości ograniczenia tego w inny sposób. Myślę, że nawet nie ma potrzeby, aby jeszcze bardziej ograniczyć dostęp do tego parkingu, bo nie o to tutaj chodzi. My powinniśmy pasażerów idealnie bardziej zachęcać, żeby z tego typu rozwiązań korzystali. Jeżeli chodzi o usługę komunikacji miejską parkingu, wstępy tramwajowe będą odjeżdżały po godzinach szczytu tramwaje co około 2 minuty. Tutaj dla pana, to jest bardzo dobrze i dla pana radnego Rafała jeszcze jedna informacja, że jedna z linii, nie mówię, że na pewno jest planowana do obsługi tramwajami klimatyzowanymi. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Nie dalej, nie ma. Proszę Państwa, stwierdzam ustawę o pierwsze czytanie projektu i zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu ustawiam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 września, godzina 15, a zatem termin zgłoszenia poprawek 30 września. Proszę Państwa, jeszcze drugi punkt, który też pana dyrektora podobne do świnki wykorzystałem, zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia ceny oraz przewozowe. Druk numer 890, dzisiaj pierwsze czytanie, bardzo proszę, to się wiąże z poprzednim punktem, więc już jakby w bloku to zrobimy. No jest, niewątpliwie. Dziękuję, tak, to już jest dobrze. Bardzo proszę pan rektor sprawę ustalenia ceny wyborów. Panie przewodniczący, Wysoka Rada. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w druku 890 związany z zapisem zmiany w uchwale taryfowej dotyczy właśnie uruchomienia systemu parkingu parku i T+R. Proponuje się wprowadzenie zapisu, że osoby korzystające z parkingów T+R są kontrolowane dostępem, które podzielą wiele parkingowy upoważniające do korzystania z parkingu, będą upoważnione na podstawie tego biletu do wielokrotnych przejazdów bezpłatnych środkami krakowskiej komunikacji miejskiej w Krakowie. Dziękuję bardzo. W tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Infrastruktury, która w dniu wczorajszym głosując jednomyślnie 11 za przy poniedziałek. Nie, 11 września. Tak, 11 września. Tak, poniedziałek głosując jednogłośnie 11 za przyjął taką opinię. Czy ktoś z Państwa radnych jest w stanie zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam w odpisie pierwszego czytania. Zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu ustawa ten wprowadzenie autopoprawek na 18 września, godzina 15, ostatecznie termin zgłoszenia poprawek 20 września.